Pan prezydent podjął strajk konstytucyjny, bo powoływanie i odwoływanie ambasadorów to nie jest tylko prawo, to jest też obowiązek. Artykuł 133 Konstytucji mówi, że prezydent współdziała w polityce zagranicznej z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Współdziała z ministrem. Stwierdzam jako minister, że nie współdziała. Dzień dobry Państwu. Proszę wybaczyć to spóźnienie, ale pojawił się problem techniczny w kodowaniu materiału wcześniej. No niestety, czasem technika cyfrowa zawodzi, ale poprawiłem już, więc wracamy do tematu. Jak Państwo słyszeliście, pan Andrzej Duda, można powiedzieć, że rozpoczyna strajk konstytucyjny, blokując powołanie jednego z najważniejszych ambasadorów w całej dyplomatycznej układance, to jest powołanie ambasadora w Izraelu. Dlaczego ten ambasador jest tak ważny? Proszę Państwa, nie muszę chyba nikogo przekonywać, że w momencie, kiedy w regionie Bliskiego Wschodu, w regionie Izraela, toczy się w tej chwili konflikt zbrojny, powołanie tak ważnej osoby, która mogłaby swoją rangą porozumiewać się z naszymi izraelskimi przyjaciółmi, jest sprawą kluczową i nie powinno podlegać jakiejkolwiek dyskusji. Radosław Sikorski dwukrotnie spotykał się z Andrzejem Dudą, by przekonać go do tego, aby w kluczowych placówkach dla interesu Polski, dla racji stanu, powołać właściwe do tego osoby. Do ambasady Polski w Izraelu ma być wysłany pan generał Maciejchunia. Ta kandydatura wzbudza kontrowersje, skomentował to też redaktor Piński, który apeluje do premiera Donalda Tuska i pana ministra Radosława Sikorskiego, by generała Chuni nie powoływali na to stanowisko, bo dojdzie do dyplomatycznego skandalu. Więcej nie chciał ujawniać, ja skądinąd trochę wiem, ale nie byłbym aż tak sceptyczny co do kandydatury pana generała Chuni, który wywodzi się oczywiście z Agencji Wywiadu, tak ze spec-służb. I tutaj jestem przekonany o tym, że jest to właściwy wybór, biorąc pod uwagę konieczność przywrócenia tych właściwych relacji z Izraelem. Mili Państwo, sytuacja w regionie to jest jakby jedna rzecz, konieczność ewakuacji polskich obywateli przy pomocy izraelskich służb, współpracy z izraelskimi służbami wydaje się być no chyba oczywista, ponieważ w tej chwili ewakuowano chociażby z Libanu 53 osoby, ale współpraca z izraelskimi służbami wywiadowczymi czy kontrwywiadowczymi w randze ambasadora tutaj z ramienia polskiego rządu, no mili Państwo, to jest jakby konieczność, tak? Dlatego, że zorganizowanie tego, dopilnowanie, tym musi się zająć ktoś, kto jest jakby zorientowany w kwestiach też bezpieczeństwa, szczególnie naszych obywateli. Pozostaje jeszcze kwestia dosyć ważna, ponieważ nie mamy ambasadora w Izraelu, więc jakby rząd izraelski nie ma tak do końca z kim rozmawiać, no, tak w odpowiedniej randze. Może oczywiście to zrobić osobiście pan minister Sikorski, ale chodzi o rozpoczęcie dosyć ważnych rozmów i tutaj taka moja mocna teza. Pamiętajmy o tym, co się stało z danymi Pegasusa. Ja może Państwu przypomnę. W lipcu 2021 roku służby izraelskie wchodzą do siedziby NSO Group, firmy, która wyprodukowała Pegasusa i nim handlowała. Zabezpieczają wszystkie dane. Te dane to backupy, czyli takie dane zgrane podczas używania Pegasusa tak zwanymi backdoorami, czyli tymi tylnymi furtkami ściągane na ich serwery, zawierają wszystko to, co Wąsik ze swoją ekipą zgrywali, jak podglądali, wszystkie zdjęcia, wiadomości, filmy, nagrania, wszystko to było wysłane jednocześnie do Izraela. Pomijam na tę chwilę już kwestię
uczestnictwa obcego państwa w inwigilacji polskich polityków, dziennikarzy czy aktywistów społecznych. Andrzej Duda, pomimo tego, że Radosław Sikorski zaoferował, że tam, gdzie pan Duda naciskał, to on jest gotów się zgodzić na szereg kandydatur, ale w pozostałym zakresie no Andrzej Duda musi współdziałać z rządem, co zresztą wynika z artykułu 133 Konstytucji. Andrzej Duda jednak postępuje w swoim szaleństwie, o tym będę dzisiaj też mówić o godzinie 14, bo wystąpienie Andrzeja Dudy w Sądzie Najwyższym, myślę, że to już jest lekka przesada i tutaj będziemy musieli się nad tym głębiej pochylić. Póki co Andrzej Duda świadomie, w założonym z góry zamiarze, blokuje powołanie ambasadorów, szczególnie właśnie w Izraelu. Ja nie wiem tak do końca, czy pan Duda zdaje sobie sprawę, że to jest też kwestia bezpieczeństwa naszego kraju. Bezpieczeństwa naszego kraju również, jeżeli chodzi o fakt ujawnienia rosyjskiej agentury blisko, przecież już teraz nie pamiętam, ale chyba tak udzielono 2000 wiz obywatelom Rosji. Pojawiły się też takie głosy, że rozdawano te wizy Rosjanom, kompletnie nie sprawdzając, kim ci ludzie są, bez żadnego zabezpieczenia kontrwywiadowczego, co może, mili państwo, powodować no, daleko idące konsekwencje dla naszego kraju. Dlaczego to jest w kontekście ambasady Izraela? Proszę państwa, wywiad izraelski Mossad, który, jak państwo wiecie, no, współpracuje też ze służbami ukraińskimi, dość intensywnie bada działalność rosyjskiej agentury tutaj na terenie Europy Wschodniej, pomagając służbom ukraińskim identyfikacji zagrożeń. Ta rosyjska agentura również jest na terenie Polski. Rosjanie, którzy już po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę wjechali do Polski, rzecz jasna są identyfikowalni. Pytanie, czy pisowskie służby w ogóle miały świadomość ich obecności. Przypominam, że kiedy Wołodymyr Zełenski leciał do Waszyngtonu, to był rok 2023, pojawił się w Polsce, nie wiedziały o tym pisowskie specsłużby. Amerykanie ten fakt i ukraińskie służby ukryły do tego stopnia, że pojawiły się ni stąd ni zowąd zdjęcia w przestrzeni publicznej, kiedy nastąpił transfer do samochodów na dyplomatycznych znakach ambasady amerykańskiej, a następnie został przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. To zabezpieczały amerykańskie służby, nie polskie. No można powiedzieć, że skandal. Amerykanie też pisowskim spec-służbom palcem pokazywali, gdzie są zagrożenia. I w takiej atmosferze, proszę państwa, Andrzej Duda dzisiaj staje przysłowiowym okoniem, robiąc na złość ministrowi Sikorskiemu, a w zasadzie robiąc na złość swojemu własnemu krajowi, który uważa za jakieś swoje lenno, ale o tym dzisiaj o 14, bo jestem w ciężkim szoku, co wyprawiał w Sądzie Najwyższym Andrzej Duda. Kandydatura generała Chuni, uważam, że mimo kontrowersji jest właściwa. To jest człowiek, który będzie mógł rozpocząć odbudowywanie tych relacji z izraelskimi służbami. Sprawa Pegasusa, sprawa również współpracy służb specjalnych w celu zabezpieczenia Polski, ale też jakby wschodniej flanki Unii Europejskiej w kontekście kontrwywiadowczym. Przypominam, że Mossad posiada naprawdę sporą wiedzę. O tym, jak są skuteczni, no to chyba nie muszę nikogo przekonywać. Chociażby kilka akcji przeciwko Hezbollahowi i słynna akcja z pagerami. Zobaczcie państwo, wymagała jakiego majstersztyku operacyjnego, by taką akcję przeprowadzić. Więc tym bardziej powinniśmy ze służbami izraelskimi współpracować. Nasze kraje wiele łączy, więcej łączy niż dzieli i w tym duchu należałoby razem współdziałać.
ale żeby to nastąpiło, musi zostać powołany ambasador, który będzie ambasadorem pełnomocnym, mającym pełne plenipotencje ze strony premiera Donalda Tuska i również pana ministra Radosława Sikorskiego. Nie mam wątpliwości, że pan generał Hunia poradzi sobie na tym stanowisku, przynajmniej przez jakiś czas, a nawet może i dłużej. Nasza placówka w Izraelu w tej chwili jest, można powiedzieć, no praktycznie no niereprezentowana w sposób właściwy, żeby rozmawiać czy z premierem Izraela, czy z ministrem obrony, czy z szefami służb, bądź ich przedstawicielami. Potrzeba kogoś, kto rangą swoją, rangą też i jakby doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i rozumienia istoty rzeczy będzie mile widziany przez stronę izraelską, a Andrzej Duda rozpoczyna ten konstytucyjny strajk. Pan minister Sikorski podkreśla, że przecież cały czas z jego strony była i jest wola współpracy z Andrzejem Dudą, no ale tak nikt nie chce budować jakiejś narracji kontry do Andrzeja Dudy ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc co kieruje Andrzejem Dudą, bo na pewno nie racja stanu. Ta sytuacja też i inne, które mają miejsce, budzą coraz większe zdziwienie, bo o tym, że Andrzej Duda za granicą, czy nawet w Polsce przy wizytach głów państw zachowuje się, delikatnie to ująwszy, skandalicznie, to jest jakby jedna rzecz, ale tutaj blokowanie bardzo, ale to bardzo istotnej placówki dyplomatycznej dla polskiej racji stanu powinno no, znaleźć reakcję premiera i trzeba w końcu coś z tym zrobić. Drodzy Państwo, zapraszam na 14, bo myślę, że nasz pan Andrzej, zwany też Adrianem w niektórych kręgach, zaczyna posuwać się za daleko w jakimś dziwnym, szaleńczym tańcu. Sprawa ambasadora jest ważna i musi zostać przeprowadzona. Czy to się panu Andrzejowi Dudzie podoba, czy też nie? Jeżeli dalej to będzie blokować, to będzie to kolejny delikt konstytucyjny, bo prezydent, osoba pełniąca funkcję prezydenta RP nie może blokować działań rządu w zakresie polityki zagranicznej, a ma współdziałać. Ma współdziałać, a politykę zagraniczną przygotowuje rząd, a prezydent współdziała. I w zasadzie na tym można byłoby zakończyć i oczekiwać od Andrzeja Dudy, czy też od jego kancelarii, że pójdzie po rozum do głowy pan Mastalerek, czy pani Paprocka, pójdą do Andrzeja Dudy i mu wyjaśnią, że to, co robi, zagraża bezpieczeństwu również Polaków w regionie Bliskiego Wschodu, w regionie północnego Izraela, czy innych miejscach, uniemożliwiając Polsce nawiązanie właściwych relacji. I tyle mojego komentarza. Jeszcze raz bardzo Państwa przepraszam za to opóźnienie. Czasem tak się zdarza, że technika pokonuje człowieka. Czasami nie wiem, czy jest to błąd po mojej stronie, czy może po stronie YouTube'a, bo ostatnio zauważyłem, że czasem, jeżeli wysyłam materiały na YouTube, one są przygotowane dobrze, jest audio właściwe, również i wideo właściwe, a gdzieś to przetwarzanie, które ma miejsce na serwerach YouTube, powoduje, że później materiał jak na przykład ma cichszy dźwięk. Nie mam pojęcia dlaczego. No nic, widzimy się o 14. Serdecznie Państwa zapraszam.